There's a distance between us. Halo, halo, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie na w sumie nocnym graniu w Eurotrack Simulator 2. I dzisiaj będziemy sobie robić już następne osiągnięcie, mianowicie Wielka Podróż ona się nazywa. I tutaj trzeba tak, wykonać pracy perfekcyjnie dostawy, bez uszkodzeń, bez mandatów, na czas, pomiędzy następującymi krajami. Rosja, Litwa, Litwa, Łotwa, Łotwa, Estonia, Estonia, Rosja, Rosja, Finlandia i każdy ładunek lub kierunek się liczy. No i wymagane oczywiście Beyond the Baltic Sea. Ja już mam wykonane 3 z 5, ale nie mam pojęcia, które wykonałem, także wszystko od samego początku już sobie przelecimy. Na obecną chwilę już jestem w trakcie jednego, ale już wiem, że skopałem, bo jechałem sobie właśnie z Rosji na Litwę i już dostałem chyba za 2 mandaty, bo musiałem się zatrzymać i niestety, ale czas pracy mi przeleciał, no i dostałem po prostu mandaty, więc no, jest lipa. Będzie trzeba jeszcze raz to pewnie przelecieć, ale na razie póki co sobie ominę to. I z Litwy coś sobie weźmiemy i będzie trzeba sobie wziąć teraz z Litwy na Łotwę. Tylko najpierw sobie to dojedziemy tak, aby tylko kilometry wpadły i zobaczymy, jak to tam dalej wyjdzie z tym tematem. Nawet już widać, że pozostały czas zero. Także no, spieprzyło mi się trochę. No ale mówi się, trudno, żyje się dalej. Nie będziemy płakać. Dobra, oczywiście kto wie, ten wie. Mam trackera włączonego. Także no, coś tam będziemy widzieć na boki, więcej niż normalnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie. No, jeszcze widzę kierownicę, muszę sobie poprawić, bo się źle skalibrowała. Także momento. No i jeszcze co chciałem zrobić, to wejść sobie w konwój, na konwoju sobie pojeździć, bo już bardzo za tym mi się tęskniło. Już dawno tego nie robiłem, no bo ostatnio cały czas jeździłem z ładunki specjalne, a tych nie można przewozić w trybie konwój ani na Tracker SMP. Także w tym momencie wyszukamy sobie jakąś sesję, jeśli jest, a są. No i super. Także wejdziemy sobie tu, gdzie jest 3 graczy. Sobie tam dołączymy. I tyle. I tam sobie będziemy jeździć. Oj, mają dzień, proszę bardzo. O Mater Deju, momento. Tracker ma słabą baterię i dlatego taki obraz mruga, także momento. Tego się nie spodziewałem, przed chwilą było wszystko w porządku. Ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Tak, tak, właśnie, już widzę, że się gubi. Dobra, już powinno być wszystko w porządku. I raczej na tego lejwika powinno wystarczyć. Jak nie, no to na szybko pójdę i sobie baterię wymienię. Ot, tak po prostu. Aha. Dobra, chyba jednak trzeba będzie pójść po tę baterię. Dobra, no póki jeszcze damy radę, to sobie pojeździmy. Się najwyżej przesunę trochę bliżej. Może to coś pomoże. Ale coś czuję, że chyba nie. No, dobra, zjedziemy sobie tu. O, dobra, jest parking. Na parking sobie zjedziemy, ja wymienię tę baterię, będzie już święty spokój z tym. A chwilę będziemy musieli się przemęczyć. Jedź prosto. Swoją drogą, zerknijmy, czy widać kogokolwiek na mapie. Nie, nie widać nikogo.
Czyli gdzieś daleko muszą być. No to już jest 80. Nieważne, znajdę nową trasę. Dobra, no to dajcie minutkę i zaraz wracam. No i dobra, już założone, wymienione, także śmiało można lecieć trasę. Jeszcze teraz sobie skalibruję. Ej, co tu się wyprawia? Znowu mruga. Już teraz nie powinno mrugać. Dobra, skalibrujemy sobie. Dobra, ustawione. Także lecimy już teraz. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. No i oczywiście, że spóźnienie, także dobra, to sobie trzeba olać, a złapiemy następne. Może stąd złapiemy. I do Łotwy, jak dobrze pamiętam. Tak, teraz Litwa, Łotwa. No i tu trzeba dalej. Wow, proszę bardzo. No i mamy klocki hamulcowe. No i bierzemy. Cena nie gra roli. Mam już tyle pieniędzy, że już tak nie ma na co ich wydawać. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Jakby traci przyczepność. W ogóle nie, po tej aktualizacji 1.48 dość mocno fizyka się zmieniła jazdy. Znaczy dość, może to za duże słowo, ale no się zmieniło na pewno. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
W nocy to te błyskawice dają po oczach. Ile jeszcze czasu na spanie? 5 godzin. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Orzeł, siema, siema. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z rondy. Oczywiście, oczywiście, że grałem. I to wiele gier na kierownicy. No i w każdej grze jest zupełnie inne odczucie. Oczywiście zbliżone do realizmu na pewno, ale inne niż. No, bo wiadomo, jest inna fizyka w każdej grze, więc. Beam Engine Drive, Euro Truck Simulator 2, American Truck, Dirt Rally. Co tam jeszcze? Assetto Corsa Competizione. SnowRunner. To takie na szybko, co mi przychodzi do głowy. A, The Crew 2. Forza Horizon 5. Czemu wypalony? O kurde, jak mi koła zblokowało. O masakra, no dobra, nawet ważne, że jeszcze bez ładunku mandat przyszedł. Masakra, trzeba się powstrzymać przed tymi mandatami. Jak już ten ładunek złapie, bo zaraz będzie trzeba znowu wszystko powtarzać. Niby 5 kursów, a będę 15 razy je robił. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No wiesz, nazwy mi nic nie mówią, a to z tym sprzętem to na bakier jestem. Aż tak się w tym nie kręcę, żeby po nazwach wiedzieć, co kupiłeś. No ale jak lubisz RGB, jak lubisz dyskotekę, to jak najbardziej gratuluję. Ja tam nie jestem za dyskoteką, mam jakieś tam LEDy w komputerze, ale one są odłączone. Trochę szkoda prądu, nikt na to nie patrzy. Przynajmniej u mnie tak jest, tak? To ja mówię tylko i wyłącznie względem siebie. Bo wiadomo, jak gdzieś tam u ciebie jest na widoku komputer, to jak najbardziej. Dlaczego by nie? Tomasz, sesję zamknął. A, to cwaniaczek, no. Dobra, znajdźmy kolejną sesję, zobaczymy, co się wydarzy. Nie, no słuchaj, jak masz wolną gotówkę, to dlaczego by nie? Słuchaj, ja sam wychodzę z założenia, że jeśli komputer byłby gdzieś tam na widoku, no to dlaczego by nie, tak?
Trochę by to było ładniejsze, ale to w nocy, tak? Bo w dzień, no w dzień tego aż tak bardzo nie widać, nie ma tego efektu. Ale w nocy, jeśli ktoś lubi, jak ma taki no, kontrast między czarnym a kolorowym, no to jak najbardziej tak. No, mi na przykład przeszkadza to, że coś się pojawia gdzieś tam w tle za monitorem, tak? Tak jak teraz na przykład no, moja morda nie jest oświetlona niczym, no bo nie lubię, jak coś mi świeci. Tym bardziej prosto w oczy. Wiadomo, ten komputer to tam by sobie świecił gdzieś tam w ścianę, no ale no to no po co mi to w ścianę gdzieś tam światło? Gdyby to miało jakieś mocy, większe zastosowanie, jak najbardziej tak. Widziałem, że jak najbardziej można sobie tam poprzypisywać różnego typu funkcje do tych światełek, że na przykład zmieni ci się temperatura, to i światła ci się zmieniają. Że nie musisz patrzeć nigdzie na statystyki, tylko po prostu widzisz po świetle, że o, komputer mi się zaczyna grzać, tak? Czy coś podobnego. Także to takie akcje jak najbardziej jestem za. Nie, ja mam monitor 75 Hz. Nie no, spoko, jak najbardziej jestem za, nie? Jeśli komuś to się podoba. Ale ja osobiście tak dla samego siebie to nie. Nawet, wiesz, oglądając filmiki na YouTubie czy gdzieś, co to my tylko we dwóch jesteśmy? Nie, tu we dwóch jadą. Bo nawet oglądając takie głupie jakieś filmiki na YouTubie czy coś, no to wolę jednak być skupiony na monitorze niż na jakimś świetle gdzieś tam za monitorem, nie? Dobra, oni zupełnie gdzie indziej są. Spoko. Ja wiem, że jest różnica, ale ja nie widzę powodu, dla którego miałbym to kupować, taki monitor. 75 Hz starcza mi w zupełności. Gram w 60 FPS-ach. Także nie potrzebuję naprawdę więcej. Poza tym, no, żeby grać na więcej jak 60 FPS-ów z ray tracingiem i innymi różnościami, no to nie oszukujmy się, no ale karta trzeciej generacji do tego się nie nadaje. Przygotuj się do skrętu w lewo. Na 60 FPS-ów Full HD jak najbardziej tak, ale więcej jak Full HD, no to już tak trochę nie. A szczególnie teraz te coraz to nowsze gry. Starsze tytuły, które mają wsparcie ray tracingu, to okej, okay, nie? Jeszcze da radę. Ale już te nowsze gry to już coraz bardziej nie, więc to się nawet mija z celem kupowania lepszego monitora. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Ja wiem o tym. Więc wiesz, jeśli chodzi o monitory, ja na przykład jakbym sobie teraz zmieniał, jeśli bym sobie zmienił monitor, to bym sobie właśnie patrzył taki z odświeżaniem 75 Hz, który właśnie jest wyśrubowany w innych tam parametrach. A herce bym sobie zostawił na sam koniec. Wiadomo, jakby jakaś była mega okazja, żebym musiał naprawdę niewiele jakoś dopłacić względem 75 Hz do, nie wiem, tam 120, no to pewnie, że kupiłbym oczywiście, ale jeśli wygrywałaby cenowo 75 Hz monitor, to nawet bym się nie zastanawiał. No ja wiem, że właśnie drzewa są rozmazane i tak dalej, wszystko inne, no ale jest kwestia przyzwyczajenia. Niedługo oczywiście wszyscy będą mówić, że o, 60 Hz to za mało, trzeba mieć jeszcze coś tam innego. Kiedyś 30 Hz starczało i człowiek żył. Ja ostatnio nawet zrobiłem sobie jakiś czas temu taki challenge dla własnego siebie, żeby zobaczyć, czy naprawdę nie można grać w 30 Hz. No i kurna, grałem przez chyba 2 miesiące. Tylko kwestia jest na początku strasznie boli przejście z 60 Hz na 30. Oj, boli jak cholera, kuje w oczy. Ale później no kwestia przyzwyczajenia i już nawet nie czujesz tego, że grasz w 30 FPS-ach.
No widzisz, ty masz 27 cali, a mnie 27 cali by nawet nie interesowało. Ja teraz mam chyba 29 albo 31, już nie pamiętam, ale chyba mam 31 cali. No i osobiście ci powiem, że no taki troszeczkę przymały ten monitor w tej odległości, co do niego siedzę. Znaczy jest taki na granicy, nie? Że jest ok, ale jeśli chciałbym, to bym wolał większy. Myślę, takie 42 cale to byłby taki max, nie? Do tej odległości, co ja tutaj sobie siedzę przy tym monitorze. No ale to kolejna sprawa, no kwestia gustu. Nie, oczywiście, że tak. To jest kwestia, nie wiem, może pół godziny, nawet może i 15 minut. Ej, oko jest przyzwyczajone. Ale oczywiście, wiesz, a kup sobie monitor 240 cali, to też... Cali, Boże, co ja mówię? 240 Hz. Też zobaczysz, jaka jest różnica. Względem 180. Wiesz, no tak można brnąć dalej. 320 sobie kup. No ale po co to komu, na co to komu? Wiesz, też trzeba mieć dobry komputer z NASA, żeby odpalać każdą grę na tylu hercach. Mając ten komputer, to ja na obecną chwilę nie wiem, czy jestem w stanie 120 klatek wyciągnąć w Eurotracku. Także wiesz, czy jest sens? Tak, pamiętam. Jedź prosto. A jakie gry ci bzikają ładnie? No właśnie, niby mam top, to on może był w, może nawet nie top, ale bliski topu, to on był w tamtym roku, ten komputer. Ale Diablo 4 jest bardzo do... Ej, panie, ale Diablo 4 to ty masz bardzo dobrze zoptymalizowane, więc o czym my tu rozmawiamy? Kurna, zaraz montaż będzie. Diablo 4 to nawet na zintegrowanej karcie ci idzie. I to wcale nie na najniższych. Oglądałem różnego typu testy. I naprawdę jest bardzo dobrze zoptymalizowane. Na gry typu właśnie Euro Truck, no to kurde. No nie wiem, czy to tak... to tak by ładnie chodziło, no nie wiem, wiesz, może te 120 Hz mógłbym tu osiągnąć, ale nie dam sobie ręki uciąć. Nie, no właśnie o tym mówię, nie, że kupujesz monitor, a nie jesteś w stanie wziąć jego pełnej mocy. Więc no mówię, 60 FPS-ów jest to naprawdę wystarczające, przynajmniej no jak dla mnie. Bo wiadomo, jakbyśmy się nie skupiali tylko i wyłącznie na najnowszych produkcjach, jak najbardziej jest sens inwestować w 120 Hz, no bo teraz jak dla mnie to każda gra pójdzie w 120 Hz, tak przypuszczam. A przynajmniej znaczna większość. Patrząc od dziś wstecz, ale patrząc już do przodu, znaczy może nie, no nie w sumie od dziś to może nie, ale kilka miesięcy wstecz licząc to... Tak, bo nie wiem, Hogwarts Legacy, nie wiem, czy ile miałbym FPS-ów w takiej grze. Hola. To, że w internecie Euro Truck Simulator ma małe wymagania, to nie znaczy, że on ma małe wymagania. Bo te wymagania w ogóle nie są odświeżane. A już było od cholery aktualizacji różnego typu. I niestety, ale ta gra pożera bardzo dużo już pamięci. Bardzo dużo mocy obliczeniowej potrzebuje. Więc no niestety te wymagania poszły do góry.
I to nie jest tak, że to, co widzisz w internecie, te minimalne, które tam się gdzieś tam wyświetlają, czy nawet rekomendowane, to one są aktualne. Bo bardzo możliwe, że te, które były kiedyś rekomendowane, to teraz są jako minimalne. Ja dokładnie nie wiem, nie patrzyłem już dawno, co tam w internecie piszą o Eurotracku, ale wiem swoje, że wymagania poszły do góry. Bo naprawdę bardzo dużo opcji graficznych pododawali. A jeszcze będzie się zmieniać. Jedź prosto. Bo mają przechodzić na nowy silnik graficzny i na jakieś pierdoły muszą, mają dodawać, także. Tak, bardzo mocna karta, ale tak jak mówię. Nie. Nie. DLSS 2.0. 3.0 jest w 4000. Nie, nie wydali. No i prędko nie wydadzą. Teraz Bałkany będą wydawać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przypuszczam, że Bałkany na jesieni wyjdą. Zaraz jakoś po wakacjach. O kurwości, trzeba na stację wjechać. O, jeszcze zakaz wjazdu. No nic, mówi się trudno. Może mandatu nie będzie. No, ale o, dobra, już myślałem, że mnie nie obsłużą na sen. Tak, mam. No i z racji, że bardzo mi się to podoba, to właśnie zbieram na VR-a. Bo to dopiero będzie fajna rozgrywka w Eurotracku, w Microsoft Flight Simulator, bo też mam Microsoft Flight Simulator. Nawet dzisiaj chyba będę też latał sobie. No bardzo usprawnia. Nie każda gra wspiera, ale taki Fernbus czy Eurotrack, American Track, jak najbardziej tak. Microsoft Flight Simulator wspiera też. Zjedź drugim zjazdem. Tak, Dekru 2 jest... Znaczy, Dekru 2 nie jest wcale złą grą, ale tam nie grało mi się jakoś bardzo dobrze. Teraz, jak będzie wyjdzie sobie Motorfest, oj, tam się będzie grało miodzio. Oj, miodzio się będzie grało. Grałem tam chyba ze 15 godzin tam spędziłem, łącznie. W Motorfeście, na beta testach i grało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. I od razu, jak tylko wrócę z wakacji, to gra wpada u mnie i będzie ogrywana. Bo naprawdę bardzo dobrze tam się gra.
Tam się gra lepiej dla mnie jak w Forza Horizon 5. Jest tak dobry, soczysty klimat. Tylko jedno, co mnie tam denerwuje, to, że jest nitro. I nie ma sortowania względem przejechanego dystansu w autach. Te dwie rzeczy, które mnie tam denerwują. A reszta? Miodzio, miodzio. Kurwości. Ej, w dupę strzeliło znowu zlecenie. No i huk. A widzisz, ja u siebie na Discordzie rozdawałem kod. Bo każdy, kto przystępował do beta testów, miał jeszcze trzy dodatkowe klucze. A widzisz, ja miałem kupić sobie czwórkę, ale je jednak odpuściłem. Ale za to mam zamiar sobie upolować po dobrej cenie trójkę na Nintendo. Mam nadzieję, że mi się uda. Znaczy, wiesz co? Nie to, że mnie mandacik boli ze względu na hajs, tylko robię teraz osiągnięcie na Steamie, gdzie muszę właśnie dowieźć bez uszkodzeń na czas, no i bez mandatów. No i teraz dostałem mandat, więc pozamiatane. I po prostu tą samą, może nie tą samą trasę, ale po prostu z jednego państwa do drugiego będę musiał jeszcze raz jechać. No i dlatego mnie boli, bo hajsu mnie nie boli, to ja już nie mam co z tymi pieniędzmi robić. Jakbym mógł, to jeszcze bym te mandaty zwiększył, żeby ten hajs zaczął znikać z konta, żeby w ogóle do czegoś on był. Bo na obecną chwilę on nie ma w ogóle żadnego znaczenia tutaj, ten hajs. No liczę na to, że w pewnym momencie obudzi się z software i zrobi coś w stylu nowa gra plus. Że będzie jakaś cięższa ekonomia, że mniej się będzie zarabiać, przynajmniej o połowę mniej. No i o połowę mniej pracownicy będą tych pieniędzy przywozić. Wtedy. A, no i jeszcze o połowę droższe byłyby wszystkie pojazdy i wszystkie części. O, no i wtedy może hajs miałby jakiś sens, nie? No bo teraz to szybko się wszystko tutaj zdobywa. A szczególnie jak już się ma jednego pracownika, to już później siano leci samo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. No też można by było, wiesz, nawet można by było, że każda ciężarówka w firmie musi mieć OC wykupione. Że ciężarówki w grze się psują, te pracownicze ciężarówki, tak? Bo tak naprawdę to kupujesz ciężarówkę i ona cię już nie interesuje, nie? Ty jej nie musisz ani naprawiać, ani co. Nic cię nie interesuje. Wiadomo, tam komenda przeleci co jakiś czas, że koszty eksploatacji, coś tam, no ale ty tego nie czujesz finalnie, tak? Wiesz, fajnie jakby to było inaczej jakoś zagospodarowane, nie wiem, no jakiś menadżer z tego dorobić do tego, do tej gry. I to by było naprawdę świetne. Przypuszczam, że może kiedyś wpadną na ten pomysł i to zrobią. No dokładnie tak. Wypadek, kara, albo w ogóle towar stracony i nie ma zarobku, albo w ogóle ciężarówkę mi skasował, jeśli chcę mieć dalej pracownika, to raz, że on jest niedostępny na przykład, bo ma zwolnienie lekarskie, tak, bo w szpitalu leży czy coś, a dodatkowo, żeby mógł u mnie jeździć, to muszę mu kupić nową ciężarówkę, tak? No jest masa możliwości, masa pomysłów, tylko no trzeba je wrzucić, zaimplementować w jakiś sposób. Gdybym umiał robić tego typu rzeczy, to bym już dawno tutaj takie rzeczy powrzucał jako modyfikacje. Pierwszym zjazdem.
Zjedź z ronda. Do Grzegorza Brauna? Ja za cholerę wiem chyba, że to chyba jakiś polityk jest. Ale za cholerę nie wiem, jak człowiek wygląda. W sumie nie wiem, czy mnie obrażasz, czy co? Nie znam człowieka, to nie wiem, co o tym myśleć teraz. Czy podziękować, czy co mam zrobić? Kurna, dalej 70, co ich? Taka ładna dwupasmówka. Nie, ja wiem, ja się tylko śmieję. Tylko się śmieje, nic poza tym. Jedź prosto. Jak fajnie było? Bioroboty, mówisz? Ciekawe stwierdzenie. A czemu bioroboty? Że co, że tacy wypicowani, tacy ładni, czy o co chodzi? Jak mam to rozumieć? Trzymaj się prawej strony. Aha, jak od razu bez kitu. Skręć w prawo. Bez kitu w masce. W masce w domu dla zdrowia siedzi. Ja pierniczę, nieźle. Co tam w tej głowie się urodziło? Skręć w prawo. Takim się wykluć i żyć. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Koniec trasy. Dlaczego będzie beka? Ja właśnie nie rozumiem, o co chodzi z tym, że każdy tak najeżdża na to, że kobiety dodali do FIFA. Ja nie bardzo rozumiem. Jakbyś mógł mi wyjaśnić, to będę wdzięczny. Teraz to jeszcze słabo wyszło, bo kurde. Zerkam do ciebie na te komentarze. Jeszcze mi ciężarówka dziś w pole wyjedzie. Dobra, no to skopane zostało.
Jakie następne zlecenie? Jesteśmy w Łotwie, no to Łotwa Estonia teraz. Zobaczymy, co to pyknie, czy nie pyknie w końcu. Dojadę. Aha, takie cuda na kiju. No może to jeszcze załatają w jakiś sposób, co? Czy nie? No na Estonię, tu mamy coś. Łódkę będziemy wieźli. No spoko. Akceptujemy. Wybrano cel podróży. A co to znaczy OP? Skręć w lewo. Bo ja wiesz, nie w temacie futbolowym, także nic nie wiem na ten temat. Także poproszę o wyjaśnienie. Aha, overpower. Skręć w lewo. Aha. To tak trochę lipa. W takim razie. Delikatnie mówiąc. No już teraz rozumiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Serio? Taka akcja była? Trzymaj się lewej strony. Oj, to nie, jeszcze dalej. No to nieźle. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. O, dziękuję. Do dzieła. No jeszcze mam, tak. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No aż nie chce mi się wierzyć, że tak, że coś takiego ma miejsce.
Zatrzymaj się lewej strony, a następnie... Nie, to jest niesamowite, co ty piszesz w ogóle. Skręć w lewo. Brzmi jak nieśmieszna bajka. A co to za funkcje? Jedź prosto. Dobra, jeszcze to zielone moje. Nigdy nie grałem w Titan Questa. Jedź prosto. Jakbyś mi powiedział, że robią Euro Truck 3. O kurna, panie, bym się zabijał. Bo dla mnie to jest życie. Kurna, więcej świateł było dać w tym mieście, ja pierniczę. Aha, a właśnie, jak lubisz Diablo, to dlaczego nie grasz na przykład w... Ola Boga. Jak to się nazywało? Kurde, jest taka fajna... A Path of Exile. O, właśnie, przypomniało mi się. Dlaczego w to nie grasz? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w... Zdążymy czy nie? Skręć w prawo. W ogóle tam z tyłu światełko jakieś mamy? O, mamy i się nie świeci. No i już. Jak to nie jest? Nie jest po polsku? Mi się wydawało, że jest. A bez kitu, no, granie padem ułatwia, no. Ja sam zdziwiłem się, że na padzie nie można tam grać. Ale wydawało mi się, że PoE jest po polsku. Tylko dialogi są po angielsku, ale tak to po polsku wszystko śmiga. Nie wiem, takie miałem wrażenie. Nie wiem, może to wspomnienia z innej gry, nie mam pojęcia. Niewykluczone.
Jedź prosto. Ani w jedną, ani w drugą grę nie grałem. Co wymieniłeś? Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No spoko, bardzo miło, że przyszedłeś. Także dobrej nocki ci życzę. Ty też się nie puszczaj, na razie. Wszystkiego dobrego. Och, cholera, no nie było nic. Zaraz znowu mandat wpadnie. I co tu? Znowu 50. No niech was szlak trafi. Dalina, to chyba tutaj właśnie jechaliśmy. Także pewnie jesteśmy na miejscu. Oj, chyba nie. Bez kitu. Tam była tabliczka, a my dopiero z Rygi wyjechaliśmy. Masakra. Już mogę? Dobra.
jedź prosto. Ile do snu? 3 godziny. Dobra. Jedź prosto. Oj, cholera. No. Mi się trakier zagubił. To poważnie. Dobra, naprawiony. No słabo było. Jedź prosto. O cholera. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo.
Skręć w prawo. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto.
O, zaraz u celu. Tyle czasu zostało. Na rundzie zjedź trzecim zjazdem. 30 minut, godzina czasu. Dobra, damy radę raczej. Zjedź z ronda. Ajajajajaj, hamuj. Zaraz mandat znowu. O, cholera. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w lewo. Jedź prosto. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Siema, siema, Aniu, siema. Przygotuj się do skrętu w prawo. Co tam, jak tam, spać nie możesz? Skręć w prawo. No to prawda, już jakiś czas, ale ja też nie pokazuję się teraz zbyt często, także mój czasu brak. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Wow, 24 godziny w pracy? To na ochronie siedzi, czy jak? Czy co robi? Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Czy co? No bo kurde, 24 godziny. Tak nieczęsto. No właśnie, właśnie, no. No to ciężka robota. 24 godziny. O masz, kurwości. Niech go szlak jasny trafi. No, tuż przed samym zdaniem ładunku. Jest kolejny. Szlak trafił, przejazd, no. No krew mnie nagła zaleje. Teraz skąd dokąd? Do Estonii dojechaliśmy, to z powrotem do Rosji. Cholera jasna. U mnie wszystko w porządeczku. Jakoś nie wiem, chyba żadnych zmian u mnie nie było. Teraz będę miał wakacje za miesiąc, znaczy no teraz, za miesiąc będę miał wakacje. A poza tym nie kojarzę, żeby coś się, wiesz, zmieniło. Mieszkam gdzie mieszkam cały czas, gdzie mieszkałem w sensie. W sumie pracę jedynie, pracę zmieniłem, ale na to samo. Tylko po prostu za lepsze pieniądze w innym miejscu. To tyle. Dobra, do Rosji. ...338, już tu jesteśmy półtorej godziny, dobra. Jedź bezpiecznie. Zdrowie dopisuję, na to narzekać nie mogę. Żona dzisiaj zrobiła przepyszne pesto. Skręć w lewo. Sama własnoręcznie zrobiła pesto. Także bardzo dobre je wyszło, jestem przeszczęśliwy, bo już zjadłem, nie wiem, chyba, no kilka kanapek zjadłem, już nie będę liczył ile, ale no, kilka kanapek zjadłem. Jest zarąbiste jej wyszło. Przygotuj się do skrętu w lewo. A wiesz co jest w użyciu z tego względu, że no akurat przyszła na niego kolej. Skręć w lewo. I próbuję nabić na niego 20 tysięcy kilometrów. Bo na razie mam przejechane około 15 chyba. No już wiem, że muszę się przespać, kurde. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu. Przeliczam trasę.
Knedle? Myśka? Knedle my kiedyś jedliśmy? A, to te pyzy. A, okej. Okay. Dobra, no właśnie się tak zastanawiałem, co to te knedle, jak to wygląda. Czy jak kiedyś to jadłem, coś mi się kojarzyło, ale nie byłem pewny. Słucham? A, no u nas z soczewicą żona podpowiada. A twoja babcia robi z węgierek, ze śliwek węgierek. No nieźle. O, kulki ziemniaczane ze śliwką, no. Skręć w prawo. O, masz. Co za człowiek. Wziął i wyłączył. Dobra, poszukajmy kolejnego konwoju. Jak nie będzie, to własny stworzę. Nie ma żadnego. Tak od razu powiem, ogólnie konwojów jest tutaj multum i ciut, naprawdę sporo, ale ja mam tutaj swoje preferencje jakieś poustawiane, według których ma mi znajdować sesje, a inne niech mi nawet nie pokazuje. Dlatego nic się nie wyświetla na obecną chwilę. Dobra, to schostujemy własną. Jedziemy. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. No, jeśli ten towar teraz dowiozę znowu z jakimś mandatem czy czym podobnym, kurde, rezygnuję już. Przynajmniej na dziś zrezygnuję ze zdobywania tego osiągnięcia. A nie tu jeszcze, prosto. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. No, do następnego. Miło, że wpadłaś. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego ci życzę. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Kurde, daleko to jest? O kurde, 57 km na pusto. Skręć w lewo. Po tamtych niepowodzeniach aż mi się kurde tak trochę nie chce jechać. Nie będę oszukiwał. Bez kierunku.
jedź prosto. Jestem w konwoju, nie wejdę do menu. Chciałem zobaczyć, skąd wziąłem. Czy rynek? Chyba rynek zewnętrzny. Tak trochę lipa. Bo jak teraz przerwę, to już jutro nie będę mógł tego dowieść. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Prosto. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Do roboty. Skręć w lewo. Jedź prosto. Skręć w prawo.
jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda.
No nie będę ukrywał, przysypia mi się trochę. Dlatego tak jeżdżę, a nie inaczej. O, hamujemy. Mało radar nie złapał. Jeszcze 200 km. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Już tylko 33 km. O, jak dobrze. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przed samym szlabanem. Dobrze, że nie uderzyłem. Szukanie nowej trasy. Czeszcie, czeszcie. Może co wam wyjdzie. Obliczenie nowej trasy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. W porządku, znajdźmy inną trasę. O mamma mia. Prawo, a ja w lewo. Zawróć, jeśli to możliwe. O, blondynka. Oczywiście nie mam nic do blondynek. Jedź prosto. Jesteś u celu. Tak, jeszcze nie parkowałem. No, przynajmniej już nie pamiętam. Oj, dowieziony. I kurczę, nie zaliczyło mi postępu. Czyli w takim razie to już było. Niestety. Ej, z Estonii do Rosji to jest zaliczone. No nic, dobra. Na następnym spotkaniu będziemy z tym walczyć, a póki co ja już się z wami żegnam. I do następnego. Trzymajcie się. I cześć.